Nazywam się Anna Nowak, mam 37 lat. Z zawodu jestem biotechnologiem żywności, ale większą część mojego zawodowego życia oparłam na pasji na modzie i jestem influencerką. Zajmuję się przede wszystkim inspirowaniem innych kobiet do rozwoju, do kreowania wokół siebie rzeczy estetycznych, właśnie między innymi poprzez modę, ale też stylizację, stół i gotowanie. Moja praca to w dużej mierze oczywiście telefon, ale też mnóstwo wspaniałych wyjazdów, a przede wszystkim spotkania i poznawanie rewelacyjnych, inspirujących ludzi. W sierpniu wychodzę za mąż, za mojego narzeczonego od 9 lat, który ma na imię Robert. Poznaliśmy się na dyskotece, po porządnej imprezie, świetnie się bawiliśmy. Urzekła mnie swoją urodą. Od razu wiedziałam, że on chce być bardzo zaangażowany, bardzo był zdeterminowany w to, żeby mnie lepiej poznać. I czułam się taka zaopiekowana, wiedział od razu, że trzeba przyjechać. Poza tym w jego oczach, jak wszyscy też zresztą mówią, po prostu widać dobro. Dobro serca, chęć pomocy, wspierania i zawsze chciałam mieć takiego mężczyznę, który wygląda jak Bruce Willis. Dzień ślubu wyobrażamy sobie... Spokojnie. Spokojnie, ale tylko ten pierwszy, ponieważ nasz ślub będzie opierał się na dwudniowej imprezie. Pierwszy dla rodziny, super, obiad, spokojnie, żeby celebrować z najbliższymi ten czas, a drugi to po prostu tak jak się poznaliśmy, czyli porządna impreza, tak jak lubimy najbardziej. No i skoro mamy 2 dni tak naprawdę zaślubin, no to chciałabym mieć sukienkę, która no, będzie odpowiednia na jedną i drugą okazję. Dzień dobry! Cześć! Czekałam już na was! Cześć, Robert. Hej, Robert! Rzadko się zdarza, że panna młoda przychodzi tutaj do mnie do salonu ze swoim narzeczonym, bo zazwyczaj on nie może widzieć sukni ślubnej. Jak będzie tym razem? Ania, my oczywiście zaraz sobie wszystko przegadamy i będziemy szukać sukni, ale Robert, ty będziesz oglądał te przymiarki? Chyba nie. Jednak się zdecydował. Są co inne jest wersja. Będziesz oglądał. Będzie? Nie. Będzie. Będzie? Będzie. Nie. No tak. Tak? Tak? No tak. No to prosiłam go. No przecież jest przecież moim guru, jeżeli chodzi o kwestie mody. Zawsze mi doradza. Od zawsze pomagał mi w kwestiach stylu, mody. Razem siebie nawzajem inspirujemy i no dzisiaj to było oczywiste, że to właśnie on będzie przy mnie. Bo ja myślałam, że może tylko wybierze dla ciebie suknię, ale nie będzie widział. Tak? Ma widzieć? Może widzieć. No jeżeli ty się zgadzasz. Nie, ale nie. Ja z wami zwariuję. Tak, 9 lat w związku, tak to wygląda, tak? Co tu się dzieje? To ja się wyłączę, postoję, posłucham, popatrzę. Ja bym chciała, żebyś mi pomógł, po pierwsze, ocenić jak wyglądam w sukniach, które chyba wspólnie wybierzemy. No bym chciała, żebyś ty coś dla siebie wybrała, potem myślałam, że Robert coś dla ciebie wybierze, potem myślałam, że ja coś dla ciebie wybiorę. Ale róbmy jak ty sobie życzysz w sumie, ty jesteś królową tego balu. No. Niech mi widzi suknię, którą finalnie wybiorę. Okej, czyli jesteś z nami cały czas, a na finał cię nie ma. No i ładnie cię wygryzła. Godzisz się na to? Tak. Już widzę, kto w tym związku jest decyzyjny. To ty sobie podpoczywaj po tych emocjach pierwszych. A ty chodź ze mną, Ania, obgadamy całą rodzinę. Emocje szalone. Miałam wrażenie, że takie będą dopiero przy mierzeniu sukienek, ale widzę, że tutaj już po przekroczeniu progu się dzieje. Lubię tą parę. Ania, ty jesteś w związku 9 lat. Masz z tym mężczyzną 2 dzieci. A ślub dopiero teraz? Tak, oczywiście. Dlaczego tak? Ponieważ zaszłam w ciążę już po 3. miesiącu związku, ale bardzo chcieliśmy. Bardzo chcieliśmy. To wyjątkowe. To wyjątkowe, ale tak czuliśmy całymi sobą, że to jest właśnie ten czas, że tego chcemy. Ale teraz znowu macie małe dziecko. Przecież mały ile ma? Rok i... Rok i 2 miesiące. No to znowu macie małego dzidziusia. Znowu mamy małego dzisia, znowu poczuliśmy chęć rozwoju naszej rodziny, ale też troszeczkę chcemy zrobić to teraz dla siebie. Okej, czyli wreszcie po 9 latach i 2 dzieci przyszedł czas na Was. Tak. Ania, ten ostatni czas, który Ci pozostał, czyli te 3 miesiące, to jest absolutnie okres wzmożonej aktywności i to jest taki czas, który jest dla nas kobiet bardzo wymagający. Bo z jednej strony masz milion rzeczy do załatwienia, z drugiej strony chcesz dobrze wyglądać i z trzeciej strony chcesz się czuć. I to jest taki moment w życiu, w którym absolutnie nie możemy zapomnieć o suplementacji, bo to jest coś, co może nas wzmocnić, spowodować, że właśnie będziemy miały fajną, zadbaną skórę i będziemy się po prostu dobrze czuły. Powstaje pytanie, czy jest jeden suplement, który pomaga na wszystko? Odpowiedź jest prosta. Jeśli coś pomaga na wszystko, to nie pomaga na nic. Kapsułki, które by zawierały wszystko, byłyby po pierwsze nie do połknięcia i w ilościach dziennie też nie do połknięcia. Rozsądne podejście do suplementacji polega na tym, że wybieramy suplementy pod swoje potrzeby i wybrania produktów przede wszystkim wieloskładnikowych, certyfikowanych, ze sprawdzonym składem i od rzetelnych producentów. Chciałam Ci pokazać suplementy, które przede wszystkim są przebadane, sprawdzone i działają, bo też przy wyborze suplementów nie można wziąć czegokolwiek i mówić, a ja się suplementuję, tylko trzeba postawić na te preparaty, które naprawdę działają. I słuchaj, propozycja jest taka, żebyś przed ślubem stosowała te 3 preparaty, czyli po pierwsze masz Best Slim i to jest preparat, który zadba o to, że będziesz miała kontrolowaną wagę ciała, czyli nie będzie tak, że przytyjesz już jak suknię wybierzemy i nagle ops, nie wchodzę, zameczek, nie dociąga się. I dzięki temu ta waga będzie utrzymywana na odpowiednim poziomie i też będziesz miała prawidłowy metabolizm, więc to jest super ważne. Tutaj mamy w składzie guaranę, gorzką pomarańczę, pieprz kajen, więc wszystko, co dobrze wpływa na właśnie kontrolę masy ciała. Potem mamy detoks. Ten preparat wspaniale oczyszcza wątrobę, nerki, płuca, układ krążenia, więc tutaj mamy absolutne wspomaganie takiej odporności od wewnątrz. Więc to nam się przyda, zwłaszcza, że też najgorzej by było jakieś przynieść choróbsko na chwilę przed. Mając małe dzieci w domu, tym bardziej. A skoro mówisz o dzieciach, to tutaj mamy olej i ten olej będzie dla Ciebie idealny, ale ta firma ma jeszcze jeden olej, który, bo ten ma aromat różany, a ten drugi jest malinka z ziołami, więc też super smak i tamten jest idealny też dla dzieci. To jest olej idealny, który idealnie wspomaga właśnie odporność. Tutaj mamy w nim tran, mamy olej z wątroby rekina. Ale oprócz tego mamy kwasy omega-3, olej z czarnuszki, z wiesiołka, z róży, z rokietnika. To jest takie połączenie, którego wcześniej nie było. Więc super rzecz na dobrą kondycję, prawidłową pracę mózgu i zdrową skórę. Ja słyszałam, że on też ma świetny aromat. Ma. To jest właśnie ta kwestia, że często jak mamy cokolwiek związanego z tranem, klękajcie narody. A tutaj mamy aromat z róży, więc tak naprawdę preparat na absolutne wzmocnienie odporności, więc super rzecz. Na maksa Ci polecam. Działanie niektórych suplementów i niektórych składników suplementów można odczuć po kilku dniach stosowania. Natomiast w większości z nich, po to, żeby substancje, które przyjmujemy, weszły w nasze procesy metaboliczne, weszły do komórek, zaczęły tam rzeczywiście swoją istotną pracę, potrzeba kilku do kilkunastu tygodni. W związku z czym suplementacja przez miesiąc nie ma najmniejszego sensu. Organizm musi wysycić się substancjami, które chcemy suplementować i dopiero po tych 2–3 miesiącach, można powiedzieć, rozwija suplement swoje właściwe działanie w organizmie. Jeżeli chodzi o ten okres po ślubie, to oczywiście ten olej można stosować zawsze i jest jeszcze tutaj preparat świetny na skórę. Czyli musi zawierać kolagen. I to różne 3 kolageny, więc fajny miks. I wiesz co, po prostu będziesz miała potem skórę fajną, jędrną, napiętą, rozświetloną. Zawsze, kiedy mówimy o skórze, to że trzeba zaczynać od wewnątrz. Oczywiście. Jesteśmy tego coraz bardziej świadome, oprócz oczywiście tego, co na zewnątrz, to ważne jest, żebyśmy się suplementowały od wewnątrz. Oprócz tych 3 typów kolagenu masz tu kwas hialuronowy, antyooksydanty i ekstrakty roślinne. Więc jako kobieta zawsze chcesz świetnie wyglądać. Oczywiście, że tak. No więc to jest po prostu ideał dla skóry. Więc z tymi rzeczami będziesz czuła się po prostu pięknie, wspaniale, dlatego już teraz są Twoje. Używaj, korzystaj. Bardzo się cieszę. Wiesz, mam nadzieję, że będziesz po prostu w swojej najlepszej formie i będziesz podczas ślubu najlepszą wersją siebie. Bardzo tego pragnę, więc mam nadzieję, że właśnie uda się z tymi preparatami. Na pewno. Ty jesteś na co dzień związana z modą. Lubisz ładne rzeczy z klasą, estetyczne. Ciekawa jestem, jaka jest Twoja wizja siebie samej w dniu ślubu? Właśnie też taka trochę stonowana, ale trochę modowa, na pewno nie boho, na pewno nie jakaś tam mega frywolna i musi być taka dość klasyczna. Wizja taka, wiesz, takiej... Czyli nie szalejesz? Na pewno nie z koronkami i siedzidełkami. Czyli co, szukamy sukni zupełnie gładkiej? Czy z odrobiną czegoś? Zawsze, wiesz co, na co dzień bawię się dodatkami, a może tym razem można poszaleć? To się oddam w Twoje ręce w 100%, to jesteś specjalistą o tej kwestii zupełności. Jezu, przestań! Także mam nadzieję, że znajdziemy wspólne rozwiązanie, a Ty mi wskażesz tą drogę. Ja lubię bardzo, kiedy ta suknia jest taką prostą formą i faktycznie takie uzupełnienie jej świetnym makijażem, fryzurą i jakimiś ekstra dodatkami, ale no próbujmy różnych rzeczy. Jestem bardzo ciekawa. Nie? A dajmy sobie wolność. Poszalejmy. No dobra, jesteś gotowa, żeby... Zróbmy tak, że wybierzesz dla siebie sama pierwszą suknię. Okej. Zobaczymy. Sama jestem ciekawa, w jakim kierunku pójdziesz. Pewnie sama też jestem ciekawa, w którym kierunku pójdziesz. Tak, bo to jest zupełnie niespotykana w ogóle sytuacja, więc zobaczmy. Wszystkie możemy być zaskoczone. Więc co, idziemy? Działamy? Próbujmy. Oczywiście. Idziemy. A chodź, zapraszam. Aniu, przygotowałam dla Ciebie tutaj trochę propozycji. No i ciekawa jestem, czy Ci się coś spodoba i czy będziesz w stanie wybrać jedną suknię. Jedną, którą przymierzysz jako pierwszą. Okay. Jedna. Czyli mało, proszę. Ale tak widzisz, zasugerowałam się, jak widzisz, po ilości gładkich sukienek tym, co mówiłaś, więc no. Dobrze, zabieram się w takim razie za szukanie. Nie. Nie, taka różowa wydaje mi się, że i tutaj z tym tiulem to chyba nie moja bajka. Dwuczęściowa? To jest coś fajnego, czego się w ogóle nie spodziewałam i powiem Tobie szczerze, że lubię łączyć i rzadko kiedy w ogóle mam w swojej garderobie sukienki, ponieważ uwielbiam miksować rzeczy zawsze i to jest rzecz, którą chyba muszę spróbować. To jest bardzo ciekawe. Dobra, ale zobacz sobie jeszcze po tej stronie koniecznie. No właśnie. No i proszę, powiedz, że jest super. Anka, weź zrób coś dla mnie, proszę, powiedz, że jest super. Piękna spódnica. O, nie wierzę w to. Ale słuchaj, a czy Ty kiedyś w ogóle mierzyłaś suknię, która ma tutaj trochę ozdób? Czy boisz się z założenia? Boję się z założenia. Boję się z założenia też delikatnych ramionek. Wydaje mi się, że przy mojej sylwetce trzeba trochę zrównoważyć wielkość. A jaką Ty masz sylwetkę? Szersze ramiona też trochę. Mam już wiader szerszych. A tak się widzisz, tak? Tak się widzę trochę. Okej. No dobra, nie chcę się skusić na żaden błysk. Co za dziewczyna? Nie, naprawdę, wiesz co? No i tak przymierzysz. Chcesz, nie chcesz, zrobię Ci to. Nie mówię nie. No właśnie fajnie, że się przy niej zatrzymałaś. Nie mówię nie. Nie mówię nie. A jaki jest pomysł na miejsce? Pomysł jest taki, że będzie to bardziej taki wytworny obiad, ale bardziej ogrodowy. Kumam, ale na przykład w ogóle mi się to nie gryzie z gładką księżniczką. A no widzisz. Ja właśnie potrzebuję takiego przełamania specjalistycznego, jakie Ty tutaj mi proponujesz, bo ja gdzieś tam mam swoje zakotwiczone myślenie na pewne tematy, jeżeli chodzi właśnie o to, jak ma wyglądać, ale chyba fajnie wyjść ze swojej strefy komfortu. Na pewno dzisiaj wyjdziesz. Zrobię to dla Ciebie. Dziękuję bardzo. No dobra, jakbyś miała z nich wszystkich wybrać jedną, to na którą pada ten wybór? Na tą dwuczęściową? Od razu tak się obracam. Nie żartuj. Nuda. No kurczę. No dobrze. Nie, no to teraz już nie wiem, no. Ale spróbujmy, no może będzie okej. Mogę zmienić zdanie? No oczywiście, że możesz. Wszystko możesz. To jest... No, myśl. Dobrze, poczekajcie. No. Nie, no bo to jest takie ciężkie. To nie jest krótka piłka. Ania potrzebuje trochę czasu na zastanowienie. Dobra, ta. Która? Ta? Dobrze, idziemy, chodź. To jest Twój wybór, wierzymy. Jezu, ona jest taka mała. Tak, ma 14 metrów trenu. To jest coś dla Ciebie, chodź. Tą trawę zamieciesz, będzie super. Bierz ją bierz! Idę. To jest twój słodki ciężar. O, matko, widzisz? Ania wybrała dla siebie suknię okroju księżniczki, wykonaną z gładkiej tkaniny. Panna młoda pełną gębą. Robert. Super. Tak? Mhm. Jejku, to jest sukienka, w ogóle nie chciałam tak wyglądać. Ja się tak dobrze w niej czuję. Naprawdę? Tak. Ja jestem w szoku, bo jak Ania weszła, to byłam pewna, że zobaczy się w lustrze i powie, nie no, dramat, to nie jestem ja, czuję się jak przebrana. A ona ma łzy w oczach i mówi, Boże, pięknie. Więc... Ciekawe. Jejku. Płaczesz? Już? Pierwszy? No już, a czemu nie? Jestem taka emocjonalna. O, wow. Słonko, jak Ci się podoba? No, super. Tak? Jak zwykle wybrałaś, bardzo dobrze. Ale kształt mnie zaskoczył, absolutnie. Kształt mnie zaskoczył, bo myślałam o czymś takim bardzo subtelnym, nawet takim odsłaniającym buty, a przez Ciebie wybrałam zupełnie coś innego, ale dobrze się czuję. Teraz ta suknia jest na Ciebie troszkę za długa, chociaż i tak Ty jesteś dosyć wysoka, co? No, tak chyba troszeczkę ponadprzeciętną. No właśnie, bo zazwyczaj te suknie tak leżą i leżą. Ale też tutaj oczywiście znaczenie będzie miało to, jak wysoki będziesz miała obcas w butach. Teraz te, co mierzysz, są dosyć takiej średniej wysokości, powiedziałabym, bo masz takie skórzane, białe czółenka na słupku. Ty myślałaś o szpilce takiej wyższej? Wiesz co, stawiasz na wygodę? Wiesz co, stawiam na wygodę. Stawiam na wygodę i te, mimo że są bardzo, bardzo klasyczne w kształcie, wcale nie mówię nie. Także naprawdę. Wojas ma w ogóle taką fajną opcję, że do takich prostych modeli można sobie dobrać biżuterię do butów. Wow. Więc to jest akurat super, bo można bardzo zmienić oblicze jednego buta, sama o tym wiesz, do czegoś dołożysz dodatki. Później, prawda? Dokładnie. I one zupełnie się zmieniają. Jak Ty nie masz butów, to Wojas ma też męską kolekcję. Dobrze, skorzystam. O, proszę bardzo. Ubierzemy wszystkich. Jak leci. Firma Wojas ma w swojej ofercie wiele propozycji butów dla panien młodych, ale również dla panów młodych. Znajdziemy tam nie tylko buty w kolorze białym, ale też beżowe, w kolorze nude, więc tak naprawdę jesteśmy w stanie dopasować idealnie buty do każdej sukni ślubnej. Czy Ty widzisz, ile tam masz kilometrów trenu za sobą? Widzę, troszeczkę mnie to przeraża, patrząc na to, jaka będzie specyfika jakby naszych zaślubin. Ale z tym trenem to można sobie... coś tam z tym podziałać? Słuchaj, możemy sobie poradzić na wiele sposobów. Po pierwsze, możemy suknię zrobić z dużo krótszym trenem. Ale jeżeli byś chciała, to ta suknia może być zupełnie zrównana z podłogą. Ale jeżeli chciałabyś trochę trenu sobie zostawić, no bo to jednak jest takie wyjątkowe, no rzadko kiedy ubieramy suknię z trenem. Oczywiście. To ten tren może być potem podpięty. Tak czy siak uzyskasz taką samą długość w całej sukni, więc później na pierwszy taniec, na zabawę nie będziesz miała takiego problemu, że wiecznie będzie się za Tobą coś ciągnęło. No tak. Jestem w ogóle zaskoczona, ile jest możliwości modyfikacji sukni w samym salonie, bo zawsze jak oglądam, nie wiem, czy w internecie, gdzieś te inspiracje sukienek, to od razu się myślę, że to jest takie bardzo proste i taka, ta sukienka ma tak wyglądać i koniec. A jednak, tak jak opowiadasz, jest tyle możliwości modyfikacji właśnie w takich profesjonalnych rękach, że naprawdę super. Można poszaleć. No jaką masz księżniczkę? Opowiadaj, jak Ci się podoba, Robert. No bardzo. Czy w ogóle za nie mówiłeś? Za nie mówiłem, bo pierwszy raz widzę. Zapatrzyłeś się troszeczkę, co? No w ciężkim szoku jestem. Nie wiem, co powiedzieć. Jestem w ciężkim szoku. Pierwszy raz widzę Anię w sukience. Jestem wzruszony mocno. To teraz ja myślę, że damy szansę wykazać się Robertowi. No jestem ciekawa, zobaczymy bardzo. Czym Robert Cię będzie widział, co Robert dla Ciebie wybierze. Zapraszam. Idziemy w tamtą stronę, my idziemy za tobą, ty idź pierwsza. No nie wiem, czy dam radę się obrócić. Tak, idź, a my 2 kilometry dalej. Podążajcie. Idzie Ania, potem idzie tren, a potem my. Kochana, wystarczy, że wejdziesz w katalog firm na weddingdream.com. To ogromna baza usługodawców. Z łatwością sprawdzisz tam terminy, ceny, nawet mapy dojazdów i ustalisz termin spotkania. Aha, i nie zapomnij o torcie. Proste, prawda? Robert, to jest trudne zadanie dla kobiet, a co dopiero dla mężczyzn. Ale wiesz, Ania już powiedziała, że ty masz super gust, więc ja jestem spokojna o twój wybór. Okaże się. To są suknie, które są propozycjami dla niej. Obejrzyj sobie i wybierz dla niej jedną, która będzie super. Tylko jedną? Tylko jedną, ale w punkt. No dobrze, będzie ciężko. No to leć, oglądaj. Nie zakładaj, że będzie ciężko, no. No szukam sukienki, która była bliska ciału na pewno, bo super machania figurę. Aha, tu jest przód. Mhm. No. Ciekawy? Ciekawy. A Ania lubi róż? To jest dziewczyna róż czy nie róż? Tak, ale jest taki róż trochę matowy. Tak. Wyblakły, więc mógł być okej. Pudrowy, nie wyblakły. Pudrowy. No. Jestem tylko facetem. Nie idźmy tą drogą. Oj, trochę długa. Może być za długa. Już za długa, dobra, no to patrz jeszcze z drugiej strony, zapraszam. Nie mogę powiedzieć, że Robert pośród wieszaków porusza się niezgrabnie. Idzie mu naprawdę całkiem nieźle. Pewnie poszukiwanie stylizacji ślubnej jest nowością, ale widzę, że z modą raczej się kumplują. No i co ty sobie myślisz? Też długa, ale ładna. Ładna, tak. Ale długa. Tren znowu ma, nad którymi się zastanawiasz, bo widzę, że tutaj coś w głowie się dzieje. Szaleństwo myśli. Co by tu wybrać? Myślisz o tej? Tak. Tak? Robert waha się między 2 sukniami. Widzę, że Ania w tej księżniczce musiała mu się spodobać, skoro zastanawia się nad kolejną suknią o takim kroju, ale... Może skuszę go, żeby Ania przymierzyła zupełnie inny krój sukni. To ta. Dobra, to ty ją bierz i idziemy do Ani. Dziękuję, chodź. Dziękuję. Robert wybrał dla Ani suknię o kroju rybki, wykonaną z gładkiej tkaniny. No ładna Ania w rybie. Słonko. No. Jestem w szoku, naprawdę. Czy nie? Nie wątpiłam w twoje wybory, ale nie sądziłam, że będzie lepszy niż mój. Lepszy jest? Tak. Tak? Tak. No. Słońce, ty jednak jesteś, wiesz co. Nie, naprawdę, słońce. W której ci się bardziej podoba? No, w tej. Trzymam się swojego zdania. A, czyli jednak. Podkreśliłeś trochę kształty Ani. Masz prostą suknię bez żadnych ozdób, więc tutaj mamy pole do popisu. Możemy dodać jakieś błyskotki w talii, możemy dodać super biżuterię. Jakby, możemy robić co tylko nam przyjdzie do głowy. Chcesz welon? A można teraz? Chcesz zobaczyć? Tak. A chcesz długi, gładki, czy chcesz z koronką? Jaki chcesz? Szybko, szybko, szybko. Długi, gładki. Dobra. Patrz, bardzo długi ci niosę. Uwaga, lub nie ciach. Ciach, ale to się szybko robi. Ciach. Zobacz, jaki długi. Może dłuższy niż suknia. No jest welon. I przepięknie wydaje mi się, że uzupełnił tą sukienkę, ponieważ ona w tym momencie uzyskała takiego pełnego wyrazu. No jak się czujesz z welonem? jak ta z rodziny Adamsów trochę. Nie jestem pewna, czy to jest aż ta długość taka spektakularna, ale na pewno o wiele lepiej się czuję, mając jakiś dodatek w ogóle we włosach, więc super, że przymierzyłyśmy to. Do tej sukni jakie masz buciki? Wybrałam takie czułenka w bardzo ładnym kształcie, na trochę wyższym obcasie i szpileczce. Ale też bardzo klasyczne. Bardzo klasyczne, ale też znowu suknia jakby nie wymaga tutaj jakichś cudów, tak? Ale wydaje mi się, że to są też takie buty, które będą na milion okazji. O, oczywiście, że Bocieliste szpileczki zawsze się przydadzą, tak, zawsze wiosna, lato. Odcień. Do każdego koloru sukienki będą pasowały świetnie, a na ślub też się sprawdzą. To jest właśnie taka propozycja dla dziewczyny, która myśli sobie, że potem chce te buty wykorzystać, nie chce kupować butów na raz. Super. No dobrze, czyli szpileczki mamy, piękny, jest to piękne przedłużenie po prostu nogi. Ja bym jeszcze, nie wiem, czy bym się na wyższe nie skusiła, ale wtedy wygoda się. Wygoda się. Wiem. Trzymajmy się tej pierwszej zasady. Tak, wygoda, wygoda. No dobra, to co? Idziemy działać z kolejną suknią? Oczywiście. No to zapraszam, chodź. Ty już nie, ty już pomogłeś. Robert, naprawdę niezły wybór, ale powiedzmy mu, że fajnie wybrał. Tak, naprawdę słońce. Big love. Big love, a teraz zobaczymy, jaką miłość mi wyzna. Chodź. Pani Aniu, oto nasza panna młoda. Ania. Dzień dobry. Musimy teraz pomierzyć troszeczkę. Idźmy w takie sukienki, które będą bardziej proste. Chyba już nie ryby raczej, tylko właśnie chciałabym, żebyśmy to przymierzyły. Na maksa bym chciała tą na jedno ramię. Jest tutaj? Nie ma, to przyniosę jeszcze taką na jedno ramię. Czy jest? Jest. Dobra, to jest ta. Chciałabym to może zobaczyć ewentualnie z ryb. Dobrze. Takie klasyki spróbujmy na początek. Zobaczymy, co z tego będzie. Ale nie będzie nudno? Nie no, z Tobą? Zapraszam Pani. Ania, no nie załamuj mnie. Czas, żebym to ja wzięła Anię w swoje ręce. Pomierzymy teraz suknię. Mam nadzieję, że znajdziemy tę idealną. No. No i jak? No nijak. Coś nijak? Miało być tak pięknie. A mi się już podobało, że tu się coś dzieje na innym ramieniu. Ten rękaw mi się na maksa podoba, ale jakoś... Coś tu nie tak? No nie leży to. Znaczy oczywiście ja widzę, że ona jest za duża i to też ma ogromne znaczenie, ale... Nie może nie podkreślić. Jakoś w ogóle tak serio wyglądasz, tak jakoś poważnie i bez sensu. Nie, no to jak bez sensu. Wyglądasz to bez sensu. Nie, to zmiana. Zmieniamy. Następną. A może tą z tymi pięknymi plecami zdobionymi? Tak. I tyłem do mnie jeszcze. Gotowa? Oj, tak myślę. Przyniosłam tutaj coś, jakby Pani miała mało. No. Coś ci tam drgnęło w oczach, moja droga. No a pokaż mi ten tył. Figura i uroda Ani daje ogólnie milion możliwości, jeśli chodzi o suknię. Dlatego próbuję bardzo różnych propozycji. Zależało mi na tym, żeby zobaczyć ją w czymś mocno ozdobionym, bo już gładkim ją widziałam, ale chciałam też zobaczyć, jak wygląda w czymś z rękawem, czymś z dekoltem hiszpańskim. Starałam się bardzo, bardzo różne propozycje zmierzyć. No i co z tego wyjdzie? Długo się nad tym zastanawiałam, ale mój ostateczny wybór padł na gładką suknię z hiszpańskim dekoltem. No i taram. Taram. Zobaczyłaś się chociaż? No widzę. Nie, tak naprawdę widzę się w oczach Roberta. No Robert, to niech Twoje oczy mówią. To jest Twój wybór, tak? No tak. O, masz oko. Dziękuję. Słuchaj, Robert, to jest Twój wybór, tak? Ania? Tak. Masz oko. Tą sukienkę, którą Iza wybrała, też uważam, że jest super. Iza ma oko, ma wiedzę i... No, słuchajcie, powiem Wam szczerze, że To wszystko, o czym myślałam, czyli mamy odrobinę zakreteramiona, mamy w sumie podkreśloną sylwetkę. Jest zupełna swoboda, ponieważ krój tej sukienki powoduje, że tu nie ma żadnych gorsetów, żadnych takich dodatkowych ściśnięć, a jednak wszystko jest w ryzach. Mhm. No super. Mhm. No. Dobrze, że ją znalazłaś, bo uważam, że naprawdę strzał dziesiątka. Chociaż zastanawiam się jeszcze mocno. Wiem, że to nie będzie prosta decyzja. Wiem, że tak naprawdę chyba masz tę świadomość, że w każdej z nich wyglądałaś dobrze. Tak. Bardzo dobrze. Więc przed Tobą ważny moment. Musisz podjąć decyzję. Finał będę oglądać ja! Będę się a ty będziesz emocjonować. Na ten dzień. Więc nawet tak sobie pomyślałam, że nie będę podglądała tej Twojej metamorfozy, na którą się zaraz udasz, bo chciałabym na maksa po prostu mieć niespodziankę. Więc wtedy będziesz w moich oczach się przeglądać, nie w oczach Roberta. Dobrze. Zanim jednak pójdziesz na tę metamorfozę, chciałam zapytać, w czym Ty pójdziesz, czyli w jakich butach na tę metamorfozę? Co masz teraz? Odkrywam. Też nie wybrałam klasycznej bieli, tylko buciki, które mają taki drapieżny trochę look, ponieważ mają ten dodatkowy paseczek dookoła kostki, co mi się bardzo podoba. Mają troszeczkę szerszą cholewę i są bardzo, bardzo wygodne. Mimo obcasa wyższego. Słuchaj, no taki sexy jest ten bucik. Sexy, prawda? Też się nadaje na inne okazje. No dobrze, mamy wyższy obcas, ja to lubię, a nadal jest wygodnie? Jest wygodnie. Bo one takie mają mięciutkie poduszeczki w środku i to jest ich dużą zaletą. No dobra, to co? Jesteś gotowa na spotkanie z moimi ekspertami? Nie mogę się doczekać, bo już chciałabym zobaczyć, jak wygląda całość. Ale mówię, jeszcze muszę sobie przemyśleć pewne kwestie, która suknia na pewno. To Ty sobie przemyśl, zrobimy włosy, zrobimy makijaż, dobierzemy piękne dodatki i przed nami finał. Przed nami. Robert, ale super, że byłeś, super, że zobaczyłeś, już wiesz mniej więcej czego się spodziewać, ale mam wrażenie, że ten finalny look i tak spowoduje, że będziesz zaskoczony tym, jak zobaczysz już Anię w dniu ślubu. Na pewno. Jestem ciekawy, co wybierze Ania. Czy Twoją, czy moją? Starcie tytanu. Może swoją. Może, ale... Ciężko odrzucić. Trochę... Ciężko odrzucić. Nie, fakt jest taki, że zastanawiam się nad twoją. No właśnie. Tak, no co tu będę oszukiwać? Nie ma co. No dobra, to jestem bardzo ciekawa. Robert poczeka na Twoją ostateczną decyzję znacznie dłużej, a apetyt rośnie w miarę jedzenia. 6-9 lat i ostatnio. Najwyższy czas, żeby oddać Anię w ręce moich ekspertów. Aniu, chodź do mnie! O jacie. Czy ja mogę spojrzeć w lustro? Jeżeli stoisz dobrze na nogach i nie upadniesz, to patrz! O ja. O ja, co? Jezus. Ale wyszło. To jest look, jaki najbardziej zawsze był przeze mnie podziwiany podczas pokazów mody. To jest look à la największe domy mody. Jest gra wspaniałymi dodatkami, niesamowitym makijażem. Czerwone usta, co nie jest takie oczywiste przecież podczas ślubu. No i prostota tej sukienki, która chyba może podkreślić figurę. To jest po prostu coś niesłychanego. Ja myślę, że jak Cię Robert zobaczy, to wreszcie przemówi. Nie, ja myślę, że już totalnie znębieli. Dobra, idziemy. Po prostu w oczach pojawią się łzy. będzie moja Aneczka i będzie ślub. No nie mogę się doczekać absolutnie tego momentu, żeby po prostu zobaczył mnie w takiej formie i to jest właśnie to, w jaki sposób marzy mi się wyglądać. Uważam, że to jest po prostu arcydzieło i marzy mi się mieć wspaniałą sesję zdjęciową, którą po prostu będę publikować chyba przez cały miesiąc później. Każde jedno zdjęcie, każdy jeden detal, tak naprawdę każdy element no, mojej figury. To wszystko udało wam się podkreślić. To jest niesamowite, naprawdę. Wiesz, wybór takiej sukni też wymaga ogromnej samoświadomości i ogromnej odwagi. Ty miałaś w głowie to, że tak prosta suknia w połączeniu z zupełnymi dodatkami stworzy piękną całość. Często panny młode boją się takiej sukienki, tak skromnie, a ty masz już tę świadomość modową, że to może być coś pięknego i w tej chwili to udowadniasz. Czy ty czujesz powagę tej sytuacji, że oprócz modowego evenciku będziesz wkrótce żoną po 9 latach bycia w związku? Nie mogę się doczekać, naprawdę. Tak? Powiem, tak, kiku. Już też nie mogę doczekać, jak Robert będzie wyglądał, jak uczcimy te nasze 9 naprawdę lat świetnej roboty nad naszą rodziną. Myślę, że to będzie cudowne ukoronowanie. Jestem bardzo szczęśliwa, że przy Twojej pomocy mogę w tak niezwykły sposób to zaakcentować. Bardzo go kochasz? Bardzo. I co jeszcze powiem, że będą siedzieć łzy. Sama prawda. Bardzo się cieszę, że udało się tak pięknie zakończyć ten finał. Bardzo się cieszę, że postanowiłaś do mnie przyjść. Wspaniale. To była ogromna radość z Tobą popracować, bo fajnie, jak kobieta tak doskonale wie, w czym dobrze wygląda, w czym dobrze się czuje, ale też miałaś odwagę, żeby spróbować czegoś innego, więc to jest po prostu super. Dziękuję Ci. Dziękuję Ci ślicznie. Z taką piękną to ja się mogę potulić. Cudownie, naprawdę. Dziękuję Ci. Ha! Ekspertka od mody, od ślubów, dogadały się i proszę bardzo, taki mamy finał. Niezapomniany. Jeśli szukasz sukni ślubnej, sukni wieczorowej albo garniturów dla panów, koniecznie odwiedź mój ślubny Concept Store. Znajdziesz tam dosłownie wszystko, czego będziesz potrzebować w dniu ślubu. Zadzwoń i umów się na wizytę jeszcze dziś. Jeśli spodobał Ci się ten odcinek i masz ochotę na więcej, sprawdź moje wcześniejsze materiały i koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Wtedy nie ominą Cię żadne nowości. Do zobaczenia za tydzień.